Mimo że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące janosikowego są niekonstytucyjne, to władze Mazowsza i tak kolejne raty tego podatku muszą płacić. Skarbiec województwa świeci jednak pustkami, dlatego marszałek postanowił zwrócić się do rządu o udzielenie 400 milionów złotych pożyczki. Zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać dopiero we wrześniu 2015 roku, a polski parlament do tego czasu musi przygotować nowe regulacje. Natomiast gdy dojdzie do zmiany prawa, na co mamy nadzieję, Sejm podejmie pilnie pracę i dokona się to jeszcze w roku bieżącym, to oczywiście będziemy to regulowali w stosunku do już obowiązującego aktualnego prawa, te rozwiązania budżetowe, rozwiązania zarówno w obszarze wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych. Warunkiem uzyskania finansowej pomocy jest opracowanie programu naprawczego. Taki dokument władze województwa opracowały. Jego główne założenia to zamrożenie przez 5 lat wydatków na poziomie z 2014 roku. Oznacza to, że w latach 2014-2019 nie będzie wzrostu nakładów na oświatę, kulturę, promocję czy ochronę zabytków.